Nithyananda. Hare Krishna. Hare Krishna. Did you, for now? No, maybe later. Maybe later. Hare. Thank you for coming. Dziękuję. For coming. Dziękuję, że przybyliście. Don't sit. Like this? Not with your back proper. Żeby nie być. Yeah. Okay. The Vyasa-puja of any disciple of Prabhupada. Vyasa-puja każdego ucznia śla Prabhupada. It's just a glorification of Prabhupada. Jest tak naprawdę gloryfikacją samego śla Prabhupada. Because whatever glorification is given, then the spiritual master gives that glorification to his spiritual master. Ponieważ kiedy dany mistrz duchowy otrzymuje jakąś gloryfikację czy chwałę, on zawsze to ofiarowuje swojemu mistrzowi duchowemu, czyli śla Prabhupadzie. And whatever we are, we're just products of Prabhupada's mercy. Ponieważ kimkolwiek nie jesteśmy, kimkolwiek się nie staliśmy, jesteśmy produktem łaski śla Prabhupada. So any honor I am given is really an honor to Prabhupada. Więc jakąkolwiek chwałę ja otrzymuję, to ta chwała jest tak naprawdę chwałą Śla Prabhupada. It's a festival to glorify Prabhupada. Tak naprawdę to jest festiwal gloryfikowania Śla Prabhupada. And after kirtan will begin, I want to read my Vyasa-puja offering to Prabhupada. I po kirtanie chciałbym wam przeczytać swoje ofiarowanie, które napisałam z okazji Vyasa-puja Śla Prabhupada. To set the mood. Tak żebyśmy mogli wejść w ten nastrój. So thank you for coming. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Begin by reading my offering. Chciałbym zacząć od przeczytania mojego ofiarowania. Offering for last year. To jest ofiarowanie Śrila Prabhupada z poprzedniego roku. Because this year's offering will come out in August. Ponieważ tegoroczne ofiarowanie pojawi się ponownie, wydaje się, że w sierpniu. My offering from 2018. Zatem jest to moje ofiarowanie z roku 2018. Drogi Śrila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Charanam. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine. Disciples should understand their position. Uczeni powinien rozumieć swoją pozycję. They are nothing without the grace of their guru. Jest on niczym bez łaski swojego guru. It is abundantly clear to me that without your mercy, I have absolutely no hope for becoming Krishna conscious. Jest to dla mnie całkowicie jasne, że bez Twojej łaski nie ma dla mnie żadnej nadziei. This is as true today as it was when I first met you. I to jest dla mnie tak samo rzeczywiste, tak samo prawdziwe dzisiaj, jak kiedy, czy w dniu, w którym Cię poznałem. As you said of your spiritual master, he saved me. Tak jak mówiłeś o swoim mistrzu duchowym, on mnie uratował. Whenever. Sometimes they would ask Prabhupada about his spiritual master. Czasami pytano Śrila Prabhupada o jego własnego mistrza duchowego. Sometimes he would say, "What can I say? He's a Vaikuntha man." I on mówił często, cóż ja mogę mu powiedzieć? On był człowiekiem z Vaikunthy. Meaning that he descended from the spiritual world. Co oznaczało innymi słowy, że przyszedł tutaj prosto ze świata duchowego. And sometimes he would just say, "He saved me." What can I say? He saved me. I często mówił też, cóż mogę powiedzieć, on mnie po prostu uratował. Śrila Prabhupada, you saved all of us. Drogi Śrila Prabhupada, Ty uratowałeś wszystkich z nas. And when we reflect on how we were pulled out of Maya, we can barely understand how it happened or how it was possible. I kiedy zastanawiamy się nad tym, jak udało nam się tak wydostać z okowów Mai, to zastanawiamy się nad tym, jak to w ogóle było możliwe. Your disciples are living examples of your mercy. Twoi uczniowie są żywymi przykładami twojej łaski. And I, a lame man, have been gifted by you with the potential to climb mountains. Ja jestem człowiekiem chromym, ale dzięki twojej łasce jestem w stanie wspinać się na górę. Śrila Prabhupada, I am just an ordinary person. Śrila Prabhupada, ja jestem jedynie zwykłą osobą. But if I am ever able to do any service for you, it is only because of the power of your instruction and service. Jeżeli byłem kiedykolwiek w stanie cokolwiek zrobić dla Ciebie, to stało się to jedynie z powodu
Twojej potęgi i Twoich instrukcji. In fact, you once wrote that by following your instructions, our chanting of Sankirtan will have the same effect on people as the chanting of Lord Nityananda had on the people who heard it. I często nadmawiałeś, że jeżeli będziemy przestrzegać Twoich instrukcji, to nasze intonowanie, nasz sankirtan na ulicach będzie miał taki sam wpływ na ludzi, którzy nie są wielbicielami, jak intonowanie Pana Nityanandy. And today I heard something similarly amazing. I dzisiaj również usłyszałem coś równie wspaniałego. Prabhupada said, if we can just get everyone to chant Hare Krishna and give them prasadam, the whole world will become Krishna conscious. I Śla Prabhupada powiedział, że jeżeli byśmy byli w stanie dać święte imię każdej osobie na tym świecie i również prasadam każdej osobie, cały ten świat stałby się świadom Krishna. So if you and I chant, zatem jeżeli ja czy ty intonujemy sincerely, bardzo szczerze, and our lives are pure, i nasze życie jest czyste, it will affect people just as if they were hearing Lord Nityananda chant. I to będzie miało wpływ na ludzi, w taki nasze intonowanie będzie miało taki sam wpływ na ludzi, jak intonowanie samego Pana Nityanandy. And isn't this a fact? I czyż nie jest to fakt? Young devotees, że młodzi wielbiciele, knowing little about Gaudiya Vaishnavism, którzy wiedzieli bardzo niewiele na temat Gaudiya Vaishnavizmu, were able, due to their faith in your instructions, to turn others into devotees who then were able to make other devotees. Że te osoby z powodu Twoich instrukcji i z powodu Twojej łaski były w stanie zamieniać innych wielbicieli i ci, którzy stali się wielbicielami, robili to dalej. Również sprawiali, że inni stawali się też wielbicielami. Just editing something. You are a powerhouse of mercy, and if we are connected to that powerhouse, we can, in spite of our deficiencies, light the life of others. Jesteś takim powerhouse? Elektrownia. Jesteś taką elektrownią łaski. Jeżeli podłączymy się do tej elektrowni, zawsze będziemy naładowani. When you went to New York, your chanting acted on the hearts of people in miraculous ways. Kiedy przyjechałeś do Nowego Jorku, twoje intonowanie w całkowicie niewiarygodny sposób wpłynęło na serca innych. You were empowered by Nityananda Prabhu to such a degree that the results you achieved were no less than the results that Nityananda Prabhu would have achieved if he personally went to New York in 1965. I kiedy przybyłeś do Nowego Jorku, twoje nauczanie miało taki sam wpływ na ludzi. To było w 65 roku, jakby sam Nityananda przyszedł do Nowego Jorku i nauczał. He worked through you and you offer that same empowerment to us. Ty działałeś poprzez niego i ty obdarzyłeś nas tą samą siłą, tą samą mocą. This gives me hope. To daje mi nadzieję. If I follow your instructions, I am confident that my words and chanting will act on others. Not because of me, but because your power and potency will come through me. Jeżeli będę przestrzegał Twoich instrukcji, to jestem pewien tego, że moje intonowanie czy moje nauczanie będzie miało taki sam wpływ na innych, jakbyś to Ty nauczał. Nauczasz po prostu przeze mnie. I'm also writing this for you. Ja również to piszę dla Was. This isn't just about me. Tu nie chodzi tylko o mnie. It's about all of us. To tak naprawdę chodzi o nas wszystkich. That Prabhupada will come through all of us. Że Prabhupada jakby przechodzi przez wszystkich nas. We follow his instructions. Wtedy, czy upełnomacnia nas tak naprawdę, kiedy przestrzegamy jego instrukcji. And then it will act on other people. I to będzie miało wpływ na ludzi. So it's not about us being powerful or not powerful, but it's about us transmitting the power that Prabhupada gives us. I tu nie chodzi o to, czy my mamy tę siłę, czy moc, ale chodzi o to, że jeżeli pozwolimy Śla Prabhupadzie, to on nas upełnomocni i dzięki niemu będziemy potężni. Śla Prabhupada, I am an example of how anyone who takes shelter of you, even though useless, can become useful. Ja jestem przykładem tego, że każda osoba, która przyjmie schronienie w Tobie, nawet jeżeli jest bezużyteczna, staje się osobą użyteczną. So many ordinary persons have become extraordinary by contact with you or your devotees.
Tak wiele zwyczajnych, zwykłych osób stało się osobami niezwykłymi, kiedy weszło w kontakt z Tobą lub z Twoimi wielbicielami. I pray that you make me extraordinary so that I can make other ordinary persons extraordinary as well. Ja chcę, proszę, żebyś uczynił mnie kimś niezwykłym, tak żebym mógł sprawiać, żeby inni stawali się również niezwykli dzięki Twojej łasce. Certainly this is possible by your mercy. I z pewnością jest to możliwe dzięki Twojej łasce. And I'm confident that so many wonderful things will manifest in the future if we follow your simple instructions to rise early, chant purely, associate respectfully with devotees, hear Srimad Bhagavatam, worship the deities and dedicate our lives to sharing this process with others. I ja myślę, że wspaniałe, niezwykłe rzeczy zaczną dziać się w przyszłości, jeżeli będziemy wszyscy przestrzegać swoich prostych zasad, zaczynając od wczesnego wstawania, intonowania, czy studiowania Bhagavata, obcowania z szacunkiem z wielbicielami i rise early. Rise early, associate respectfully, hear Bhagavatam, worship the deities, będziemy wielbić również bóstwa i zadedykujemy swoje życie rozprzestrzenianiu świadomości Krishny i będziemy też intonować w czysty sposób. My greatest desire is to be an example of what you teach and to share that desire with others. Ja, moje pragnienie jest bycie przykładem tego, co nauczasz i dzielenie się tym z innymi. I beg your mercy to be able to do this. Ja dosłownie błagam o Twoją łaskę, by móc to robić. Your ordinary servant praying for your eternal shelter and service. Twój zwykły sługa, który modli się o Twoją wieczne schronienie i łaskę. So all of our lives are meant to be examples of what Prabhupada teaches. Zatem całe nasze życie powinno być przykładem tego, czego naucza Śrila Prabhupada. That's what it means to be a devotee in the Krishna consciousness movement. To znaczy bycie wielbicielem w ruchu świadomości Krishna. So, if you don't remember anything from today, at least remember that. Jeżeli nie zapamiętacie niczego z tego dnia, to chociaż zapamiętajcie to. Our lives are meant to be examples of what Prabhupada teaches. Nasze życie powinno być przykładem nauk Śrila Prabhupada. So the next time you get ready to do something wrong, jeżeli następnym razem będziecie już gotowi, by zrobić coś niewłaściwego, ask yourself, zapytajcie samo do siebie, is this an example? Czy to jest dobry przykład? Prabhupada wants me to teach. Czy Śrila Prabhupada chce, żebym tego właśnie uczył? Hare Krishna. Hare Krishna. If it was up to me, I would just have kirtan for the rest of the evening. Jeżeli by to zależało ode mnie, to chciałbym mieć kirtan całe popołudnie. But I don't think everybody, well, some of you would be happy and some of you want to do a few other things. Myślę, że niektórzy by was szczęśliwi i nie chcieliby, żebyśmy zrobili jeszcze kilka innych rzeczy. I just want to say that we have a Vyasa-puja book and I'm reading that book right now. So everyone who's made an offering, I'm reading that, and if you haven't made an offering, or you didn't know about the book, and you would like to, if you're a disciple, then you can send me an offering. And the book will be in digital form, so it will keep expanding. Because we can't get everyone to send in their offerings in time, so it's like eternally. Mahatma Prabhu mówi też do swoich odbiorców internetowych, bo tam jest dużo jego uczniów, ponieważ w przygotowaniu jest też książka Vyasa-pujowa z ofiarowaniami dla Mahatmy Prabhu. Niektórzy ludzie jakby troszeczkę się spóźnili i nadal wysyłają swoje ofiarowania, więc ona jest dostępna w formie elektronicznej i cały czas napływają te ofiarowania. To jest taka niekończąca się Vyasa-pujowa. Ponieważ nie wszyscy jeszcze jakby dołączyli się z tymi ofiarowaniami. So that's bo był pewien taki czas na to, żeby to zrobić. Not for all of you, but those. Oczywiście ja nie mówię o was wszystkich, ja mówię generalnie o moich uczniach, którzy chcieliby napisać swoje wiarowanie. And I read them all. Ja oczywiście je wszystkie przeczytam. So I'll just sit here and you'll do whatever you do to me. I'll tell you. So, yeah, you want to wash. Weźmiesz szablon?
we're going to have kirtan now, or what? You know, part of the tradition is that the sadhus in traditional times. I will cover this. In olden days, Sigurd the sadhus wouldn't wear shoes. So they'd come to someone's house and they would wash their feet. Their feet were dirty. And also they would get the water from their feet. Więc musieli mieć stopy, ponieważ ich stopy były brudne i oni mieli wodę, pomyciu ich stóp. It's a tradition that this is done on this. Więc to jest taka tradycja, którą się wykonuje w czasie As I said, for us and for every spiritual master, whatever is being offered to them, they're offering to their spiritual master. I tak jak powiedziałem, cokolwiek jest ofiarowywane któremukolwiek mistrzowi duchowemu, jest tak naprawdę ofiarowywane Śrila Prabhupadzie. And even Srila Bhakti Siddhanta addressed this during one of his Vyasa-pujas. Nawet Srila Bhakti Siddhanta mówił o tym w czasie jednej ze swoich Vyasa-puji. He said, people will think, who is this arrogant person sitting on a big seat above everyone else and everyone's worshipping him? And what's wrong with him? Ludzie pomyślą, kim jest ten arogancki człowiek, który siedzi powyżej wszystkich i co jest nie tak. It's a tradition. Ale jest to taka tradycja. Yes. He's enjoying it more than I am. Ja mu podoba się to bardziej niż I do this to make him. I do it to make him happy. Ja robię to, żeby If I had a choice. Gdybym miał wybór, to by to Don't think that I came to Poland just for this. Przyjechałem do Polski, żeby umyć stoł. Thank you.
Bhaktowie, teraz zrobimy taką ceremonię, która się nazywa Pushpanjali. No na pewno większość z Was tą ceremonię, myślę, zna. A jak są jakieś nowi goście, jesteś. Tu chodzi o to, że nauczyciel duchowy ma taką mantrę, która gloryfikuje. I też podczas właśnie tej ceremonii gloryfikowania mistrza duchowego sypiemy na jego płatki kwiatów i właśnie intonujemy tę mantrę. I zaraz to będziemy wspólnie robić. Ale póki jeszcze mam Waszą uwagę, to chciałabym też podziękować, bo później może nie być czasu. I just wanna say a few words of thanks who helped me, okay? Chciałabym naprawdę podziękować tak wielu osobom, które pomogły w organizacji tej Vyasa-puji, czy też za sponsorowaniu. Dziękuję tutaj Marzence i mężowi za sponsoring. Dziękuję Julii za pomoc, dziękuję Asi przede wszystkim, która przygotowała tą piękną dekorację, naprawdę cudowną. Dziękuję Natalii, która zrobiła piękne girlandy i też pomogła. Oczywiście dziękuję również Warandze, która zrobiła tort i lasagne karanam i też Warandze, którzy gotują ucztę. Wiśwarupie, który zrobił zakupy. No i wszystkim Bhaktom, którzy jakby pomogli nam zorganizować ten przyjazd Mahatmy Prabhu. Ponieważ no nie jest całego tak łatwo tutaj sprowadzić, jak się wydaje. On ma naprawdę bardzo, bardzo dużo zaproszeń z całego świata i większość z tych zaproszeń odrzuca, ponieważ ani czasowo, ani fizycznie nie jest w stanie tego zrobić. Ale mogę Wam powiedzieć, że jesteśmy na liście Mahatmy Prabhu. Counseling and the Poland is on the list. I mean that places that you are visiting regularly. So we are very fortunate, że jesteśmy na tej liście i Prabhu tak naprawdę zdecydował się odwiedzać kilka tylko krajów, których ludzie, których czuję, że po prostu, że jego nauczanie tak bardzo fajnie się rozwija. Polska jest jednym z tych krajów, także czujmy się wybrańcami. Przyjeżdżał regularnie, będziemy wspólnie nauczać, będziemy mogli też się dużo od Prabhu nauczyć. Myślę, że wielu z Was bardzo docenia jego nauczanie, książki, warsztaty. Bardzo wielu Bhaktów wyraża swoje docenienie, że pomogło im to w życiu duchowym, ale też materialnym. Także Mahatma Prabhu jest naprawdę niezwykłą osobą. Też ma tutaj coraz więcej uczniów, więc wydaje się, że też z tego powodu będzie przyjeżdżał tutaj często. I myślę, że w tym dniu też powinniśmy wszyscy życzyć mu przede wszystkim zdrowia, ponieważ troszeczkę to zdrowie podupadło ostatnimi czasy i nie czuje się dobrze, więc to, że tu siedzi, to jest naprawdę ogromne życzenie dla niego, ponieważ naprawdę nie czuje się dobrze. Ale dobrze. Bądźmy wdzięczni. A teraz będzie Pushpanjali. Zapraszamy. Now we will do Pushpanjali. Pushpanjali. Yeah, because ponieważ my Polacy mamy ten akcent troszeczkę inny i mówimy Pushpanjali, to jest Pushpanjali. Yes? Pushpanjali. Pushpanjali. Zapraszamy na Pushpanjali. Yes? Not jolly, Pushpanjali. What? Not jolly, jolly. Pushpanjali. Pushpanjali. Okay. Sadhana, not sadhana. We do Now I get to hear Polish Sanskrit. Teraz będę miała okazję, żeby posłuchać polskiego Sanskrytu. W zasadzie Sanskrytu w wykonaniu Polaków. W zasadzie ta Pradhana mantra do Mahatmy Prabhu powstała I think years ago, yes? I właśnie udało nam się wspólnie z uczniami skomponować tę Pradhana mantrę. Stworzył ją znany na całym świecie profesor sanskrytu, także jest wszystko ponad Fidelką. Krishna Kshetra Mahārāja powiedział, że wszystko jest zgodnie z normami. Drodzy Państwowie, ja będę czytać fragment, a Wy po prostu powtarzajcie. I po całej mantrze będziemy rzucać kwiatki, więc podzielcie to sobie na trzy części.
ponieważ wy intonujemy trzykrotnie po każdym rzuceniu kwiatków pokłonie. Przepraszam, tak wyraż. Nama. Nama. Om. Om. Vishnu Padaya. Vishnu Padaya. Krishna Prishtaya. Krishna Prishtaya. Bhutale. Bhutale. Bhuyave. Bhuyave. Chitim. Chitim. Chashtabhyam. Chashtabhyam. Mahatma. Mahatma. Prabhave Sada. Prabhave Sada. Tat Prabhu Bhava Rupayam. Tat Prabhu Bhava Rupayam. Kirtana Hlada Daine. Kirtana Hlada Daine. Namastatva Prakashaya. Namastatva Prakashaya. Bhaktanam Tat Parayacha. Bhaktanam Tat Parayacha. Ushpanjali. Ushpanjali. Nama Om. Nama Om. Vishnu Padaya. Vishnu Padaya. Krishna Prishtaya. Krishna Prishtaya. Bhutale. Bhutale. Gurave Chiti Cheshtabhyam. Gurave Chiti Cheshtabhyam. Mahatma Prabhave Sada. Mahatma Prabhave Sada. Tat Prabhu Bhava Rupaya. Tat Prabhu Bhava Rupaya. Kirtana Hlada Daine. Kirtana Hlada Daine. Namastatva Prakashaya. Namastatva Prakashaya. Bhaktanam Tat Parayacha. Bhaktanam Tat Parayacha. Ushpandai. Ushpandai. Prabhuki. Now. One thing. She didn't tell you. Jest jakaś jedna rzecz, której nie powiedziała. The flower represents the soul. Te płatki reprezentują duszę. And so when you offer the flower, it means you're surrendering. Pamiętajcie o tym, że jak rzucacie te kwiatki, to się podpomogą. You may want to reconsider the next time. Więc możecie tak przemyśleć, to następuje. Nama Om. Nama Om. Vishnu Padaya. Vishnu Padaya. Krishna Prishtaya. Krishna Prishtaya. Bhutale. Bhutale. Gurave Chiti Cheshtabhyam. Gurave Chiti Cheshtabhyam. Mahatma Prabhave Sada. Mahatma Prabhave Sada. Tat Prabhu Bhava Rupaya. Tat Prabhu Bhava Rupaya. Kirtana Hlada Daine. Kirtana Hlada Daine. Namastatva Prakashaya. Namastatva Prakashaya. Bhaktanam Tat Parayacha. Bhaktanam Tat Parayacha. Ushpanjali. Ushpanjali. I myślę, że jedna z też najważniejszych rzeczy, ponieważ intonowaliśmy coś, ale co intonowaliśmy, prawda? Opiewując... I want to read the meaning. Yeah, the translation. I don't want to surrender unto us. Just in case you don't want to surrender, you should probably... W przypadku, jeżeli chcielibyście się podporządkować, to zwracam wam. Competition. Rywalizacja, kwiatowa rywalizacja. Także ofiarowują moje pokorne pokłony jego boskiej miłości Mahatmie Prabhu, który jest drogim sługą Krishna i który naucza zarówno poprzez swoje realizacje, jak również poprzez swoje działania. Ofiarowuję moje pokłony temu, tej osobie, która uosabia nastrój swojego mistrza duchowego Śrila Prabhupada, które uosabia również radość kirtanu, które uosabia radość kirtanu, które
objawia prawdę świadomości Kryszny i który jest z uczuciem zawsze zatroskany o dobro wielbicieli. Hari Bol. An ocean. Wow. Teraz, ofiarowanie uczniów, dokładnie. Znaczy uczniów Mahatmy Prabhu nie ma tutaj za dużo, jest Katie. You wanna say something? You wanna say a few words? Yes, you can read your offering. Więc tutaj Katie przeczyta swoje ofiarowanie, ona przyjechała do nas z Londynu, jest taką aspirującą się w Mahatmy Prabhu. I myślę, że kilka osób jeszcze też powie. Chciałabyś coś powiedzieć? Natalia by chciała powiedzieć, tak? Kuba? Kuba, chcesz coś powiedzieć? Mój mąż coś powie, ja powiem. I właśnie czym jest ofiarowanie tutaj dla naszego gościa, który jest pierwszy raz? Mistrz duchowy to znaczy też nauczyciel duchowy. On nas czegoś uczy, uczy nas wiedzy duchowej. I ta relacja jest taką relacją też pełną uczucia, dlatego po prostu uczeń wyraża swoją wdzięczność nauczycielowi duchowemu i to, kiedy są właśnie jego urodziny, w taki sposób go glorifikujemy. In a trans- yes, I'm gonna translate, but we need the mics. Only one mic, she will sit here and ale jak ja mam to zrobić? Jai Maitreya, Hari Bol. Welcome to Poland. He's an old friend of mine. He's watching. Welcome to Poland. Okay. Just disappeared. What disappeared? She did. Stand up, we can see you. She wants to be invisible. There she is. Shri Guru Vaishnavam Shcha, Shri Rupa, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatha, Nditam, Tam, Sajivam, Sadvaitam, Sarva, Sadva, Dutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri, Vishakavitam, Shcha. Hare Krishna, my beloved Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances unto your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, to you and anyone in Prabhupada's service. Ofiaruję moją pokonę, moją drogą mistrzowi duchowemu oraz wszystkim wielbicielom, myślę o Prabhupadzie i wszystkim, którzy są w służbie Prabhupada. It just occurred to me that it's not been even a year since I aspired to be your disciple and took a shelter under your lotus feet. I dla mnie to jest taka trudna sytuacja, ponieważ w zasadzie dopiero rok temu przyjąłem schronienie w Tobie jako mistrzu duchowym. And ignorant as I am, I thought I'm not going to write any offering, as I did not feel qualified at all. I tak myślałam, że nie napiszę żadnego ofiarowania, ponieważ nie czuję się osobą kwalifikowaną. But then I changed my mind. Krishna did. Wtedy zmieniłam zdanie. Krishna jakby to zrobił. Speak closely. While listening to your memories of Srila Prabhupada, you said in one of the recordings that he was like a father to you. Słuchając jakiegoś z twoich wykładów czy wspomnień na temat Srila Prabhupada, powiedziałeś tam, że
że Prabhupada był dla ciebie jak ojciec. And you, Gurudeva, are like a father to me. I ty, drogi Gurudev, jesteś również dla mnie jak ojciec. And yet, was a rascal of daughter I am. Pomimo to, że jestem taką drańską córką. The day I aspired to you, I knew my life is going to change and it would never be the same. Kiedy cię spotka... When I meet you? Yes. What you said? Could you repeat? You met me or the day I aspired to you, I knew my life is going to change and it would never be the same. Aspirując do ciebie, chcę ci obiecać, że moje życie się zmieni. And yet, it was the first time in my life that I met you. Że właśnie wtedy tego dnia, kiedy po raz pierwszy cię spotkałam. I had no idea who are you, apart from being Prabhupada's disciple. But Krishna revealed you to me as my spiritual master and told me to aspire, so I did. I kiedy się spotkałam, nie wiedziałam, kim byłeś. Wiedziałam jedynie, że jesteś uczniem Śla Prabhupada, ale jakby stałeś się moim mistrzem duchowym. And I have absolutely zero regrets. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości co do tego. Krishna knew that you are the best spiritual master I could ever wish for, and by his mercy I aspired to you, even if I almost didn't. I dzięki łasce Krishna, Krishna wie, że jesteś moim mistrzem duchowym i dzięki jego łasce aspiruję do ciebie. Meeting you changed my life forever. Zmieniłeś moje życie na zawsze. I remember when I told you for the first time, when I met you for the first time, I just dished my high goals at you, and you didn't belittle me for any of them. I didn't what? That you didn't belittle me for any of them. Oh, belittle. I didn't put her down. She expressed her goals. She had all these goals. And I didn't put her down. Aha, że ona jakby wyjawiła swoje różne cele i on jej tak jakby nie zainspirował. Nie zapisał. Aha. Nie. Put him down, czyli nie, po prostu nie zainspirował ją w tym. She wants to be GBC. She wants to be GBC. You never told me to abandon them. You never told me that I won't be able to achieve them. And that changed my life. I nigdy nie powiedziałeś mi, że nie będę w stanie osiągnąć tych celów i to w jakiś sposób zmieniło moje życie. I don't know if I ever will be able to achieve them in my life, but I know that whatever I do will never be enough to return to you even little bit of your support and care. I nie wiem, czy osiągnę te cele, ale myślę, że ci podziękować za to wszystko, wsparcie, to co mi dałeś, tak, i troskę. Krishna did send me the best spiritual master I could ever think of. Krishna przysłał mi najlepszego, możliwego mistrza duchowego. And in all these 11 months I've learned what the love of a father really means. I dzięki temu zrozumiałam, co tak naprawdę oznacza miłość ojca. You were there for me and guided me with your instructions through all my problems, trials and tribulations. Jakby wspierałeś mnie i pomagałeś mi w rozwiązywaniu tych wszystkich moich problemów, turbulencji w życiu. And I'm ever grateful and indebted to you for that. Jestem tobie bardzo, bardzo wdzięczna. Every month a new problem. Ona ma każdego miesiąca nowy problem. I said, all my problems. You're thinking, two. No, every month a new problem. Każdego miesiąca jest nowy problem. Not so long ago, I hit my lowest and decided to leave ISKCON. Jakiś czas temu miałam takie pragnienie, żeby opuścić ISKCON. You didn't condemn me. You didn't say to me, okay, leave them. Ty nie, jakby, nie przeklnąłeś, nie potępiłeś mnie w tym i... Yeah. I zaakceptowałeś mnie, okej. Just as anyone in my past did when I went through difficulties and ended up being alone for everything. Tak jak każda inna osoba w moim życiu, która mnie w jakiś sposób odrzuciła i przez to stałam się samotna. In the email I received was written, a
I'll be waiting for you when you return. W mailu, który mail, dostała, napisałeś, będę czekał, jak wrócisz. Tak. With this one simple sentence, you completely changed my life. To jedno proste zdanie całkowicie zmieniło moje życie. I have never seen someone as merciful as you are, and I am forever grateful for your mercy. Nigdy nie widziałam nikogo tak łaskawego jak ty, jestem bardzo wdzięczna za twoją łaskę. Since then my spiritual life transformed. Od tego czasu moje życie duchowe się zmieniło. I am still a rascal and have difficulties, but I am still here and trying. Ja jestem nadal draniem, ale cały czas się staram. I don't always succeed and sometimes I fail completely, but I still try. Ja nie osiągnęłam jeszcze sukcesów, czasami upadam, ale nadal się staram. Gurudeva, I am also very grateful for all your workshops and recordings that you have on SoundCloud. Dziękuję Ci, drogi Gurudev, za wszystkie Twoje warsztaty i wszystkie Twoje nagrania, wykładów na SoundCloud. You took your precious time to record them for the devotees that were struggling to help them to overcome their situation. I poświęcasz swój czas na to, żeby nagrywać właśnie swoje wideo, żeby pomagać wielbicielom pokonywać swoje problemy. And to me the recordings help massively to the point where a specialist doctor decided I don't need from her as much help as I needed initially. I że do tego punktu, że mój lekarz powiedział, że nie muszę co? Gurudeva, I've seen your hard work in past 11 months and it will never cease to amaze me. I tak przez te ostatnie 11 miesięcy obserwuję twoją pracę i to co robisz i ciągle mnie to zaskakuje. You've been traveling up and down the world to teach the devotees and my siblings. Podróżujesz w różne miejsca, żeby nauczać bhaktów. You gave so many classes, seminars and workshops. Dajesz tak wiele wykładów i tak wiele warsztatów. You've met so many devotees on different paths of their devotional lives. Spotykasz bhaktów na różnych poziomach, na różnych etapach swojego życia duchowego. You've inspired many devotees with your enthusiasm for chanting the holy name. I tak jakby zmiecasz ten entuzjazm, żeby cię do intonowania. You did some of your latest classes on Facebook while you retired and unwell, and you did it all, and you did all this out of your mercy and compassion. Ostatnio zrobiłeś. You did some of your latest classes on Facebook while feeling tired and unwell. Że robiłeś ostatnie swoje wykłady dla wielbicieli, takie live na Facebooku, pomimo tego, że byłeś bardzo, bardzo zmęczony. And you did all this out of your mercy and compassion. I wszystko to zrobiłeś z powodu swojej łaski i z powodu swojego współczucia. The day I aspired, my life turned upside down. Dopóki nie zaczęłam aspirować do ciebie, to moje życie tak się wznosiło i upadało. It was never the same as it used to be. I od kiedy cię spotkałam, moje życie nie jest już takie samo. Krishna gave me a father and a teacher. Krishna dał mi ojca i nauczyciela. And I feel so fortunate that it happened to me. I czuję się tak szczęśliwa, że to się wydarzyło. I know I would never be able to get a better spiritual master. Myślę, że nigdy nie będę miała lepszego mistrza duchowego. I know my offering isn't as deep and elaborate as those of my siblings, but it's so hard to concentrate. Wiem, że moje ofiarowanie może nie jest tak elokwentne jak ofiarowanie moich braci czy sióstr duchowych, ale trudno jest się skoncentrować. And stick to the topic because I cry whenever I remember how compassionate you were. I jakby trzymać się tego tematu, ponieważ kiedykolwiek zaczynam myśleć o tym, jak współczującą jesteś osobą, to zaczynam płakać. Gurudeva, I feel forever indebted to you. Drogi Gurudev, czuję się wiecznie zobowiązana w stosunku do ciebie. As my picture for the offering, I choose picture of me leading our Saturday night Mahaharinam on the 11th of May 2019. Że co na zdjęciu z ofiarowania mamy jakieś zdjęcie z. Zabieram zdjęcie
Okay. How merciful you were to me that day. Wtedy byłeś bardzo dla mnie łaskawy. We had many highly elevated devotees attending. Mieliśmy wtedy bardzo dużo zaawansowanych faktów. There was His Holiness Bhakti Rasayana Sagar Maharaj. Był Bhakti Rasayana Sagar Maharaj. His Holiness Bhakti Pradipa Parivrajaka Maharaj. No i właśnie też ten Maharaj. And many very senior devotees and your good brothers. I wielu innych starszych bhaktów i twoich braci. It was not an ordinary Mahaharina. To nie był zwykły Mahaharina. And after all these highly elevated devotees came my I co? And after all these highly elevated devotees came my turn. I kiedy... Wszyscy ci bardzo zaawansowani wielbiciele... Return to lead. Return to lead, Kirtan. A, okej. Okay. Nie, że ona miała... Chodź, Kirtan, no nie ważne. Nie, 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 nie. And it all happened by your mercy and blessings, and I felt your presence with each mantra, even though that time you were thousands of miles away. Ja czułam twoją obecność w każdej mantrze, mimo to, że byłeś tysiące mil stale. But no matter the distance, you are always in my heart and mind. I nieważne jak daleki dzielisz nas dystans, zawsze jesteś w moim sercu. Gurudeva, I feel unqualified to serve you, but I still try my best. Ja nie czuję się kwalifikowana, żeby robić dla Ciebie służbę, ale staram się najlepiej, jak potrafię. Thank you very much for a year of guidance, mercy, compassion, teaching support and encouragement. Dziękuję za ten rok wsparcia, współczucia i nauki. I wouldn't be the person I'm slowly becoming without any of that. Nie byłabym... Nie byłabym osobą, która... którą jestem dzisiaj. It's very difficult to hear because of the sound system. Tak lepiej słyszę głosy sam. Do you want me to repeat? No. And thank you very much for my amazing good sisters and good brothers. Dziękuję za moich wspaniałych braci i siostry duchowe. Because now at the age of 31 I feel like I have the family I always wanted. Ponieważ teraz w wieku 30 lat, 30 kilku lat czuję, że mam rodzinę, której nigdy nie miałam. And none of this would ever happen if you would choose different path than becoming a guru. I to nigdy się nie stało, gdybyś wybrał inną ścieżkę niebycia mistrzem duchowym. I know I will never be able to give back all you gave me, but I can still try my best. Wiem, że nigdy nie będę w stanie Ci odpłacić, ale staram się najlepiej, jak potrafię. Krishna indeed gives us what we need. Krishna daje nam to, czego potrzebujemy. I needed a father and I got the best one. Ja potrzebowałam ojca i otrzymałam najlepszego. I feel the most fortunate in my attempts to serve. Czuję się szczęściarzem w tych moich próbach służenia. Happy Vyasa-puja Gurudeva and many happy returns of this day. Szczęśliwe Vyasa-puja, drogi Gurudev, i many returns of this day. I have a special announcement. A teraz bardzo szczególne ogłoszenie. If you want to make an offering, jeżeli chcecie zrobić ofiarowanie, it doesn't have to be that long. No, proszę, żeby nie było aż tak długo. Somebody might think, oh, I can't make an offering because mine's too short. I ktoś może pomyśleć sobie, że nie zrobię żadnego ofiarowania, ponieważ moje jest zbyt krótkie. Krishna. Right. I don't know how long is mine because it's still inside. but I guess this was Maha, if I would just end it. Last week, Kashani sent me an SMS if I wanted to prepare something, and I wrote her back that
I'm not ready because my heart is empty. Aha, że w zeszłym tygodniu ja, czyli Kaleszani, wysłałam do niego SMS-a z zapytaniem, czy nie chciałby podzielić się swoimi realizacjami dotyczącymi Mahatma podczas Vyasa-puja, ale on tak stwierdził, że chyba nie, bo tak czuję, że moje serce jest puste, tak? Dobrze? My last year considering Bhakti was very difficult. Ten mój ostatni rok Bhakti nie był najłatwiejszy. And there are days I think that I'm much worse than I used to be when I wasn't at it. Są takie dni niestety, że radzę sobie gorzej niż kiedy nie byłem Bhaktą. Jestem gorszy. Aha, jestem gorszy. But then I remember it's not true because I think about Krishna even if I think how I let him down. And what I wanted to say today, i przypominam sobie wtedy, że to nie jest prawda, ponieważ myślę o Krysznie nawet kiedy myślę o tym, jak go zawodzę, jak go rozczarowuję. And what I want to say today to you, dear Gurudev, is that I want to thank you that even though I'm so absent and I don't have my ups and downs, I have my downs and downs. And that I'm so angry almost all the time about almost everything that is going on in my devotional life. And ja to później przetłumaczę. Still I can enter this temple, see you sitting here and see your amazing warm smile toward me, which means that you see me and that you are happy to see me. And this is something that is out of ordinary. I mówiłem to, że chciałem podziękować za to, że pomimo tego, że moje życie jest takie pełne bardziej upadków niż złotów i upadków, i że jestem wściekły na to wszystko, co się dzieje w moim życiu duchowym i w społeczności, w której jestem, to mimo wszystko, kiedy przychodzę tutaj i Gurudev siedzi na Vyasasanie i zauważył mnie, to uśmiecha się do mnie tak niesamowitym uśmiechem, który roztapia moje serce. Jest to coś, myślę, że niezwykłe, to jest bardzo delikatne słowo. So thank you very much for being here for us and for glowing the light and giving us hope that there are pure devotees among us and they can love us even though we don't deserve any of it. Hare Krishna. We are all happy to see you. My wszyscy się cieszą, że cię widzimy. And I pray that the downs and downs are over and it will just be ups and ups. A ja mam nadzieję, że te upadki będą takimi tylko zlotami i zlotami. And someday you'll be a great pure devotee. I pewnego dnia będziesz największym czystym wielbicielem. And you make many other great pure devotees. I uczynisz innych też wielkimi, a wielkimi czystym wielbicielem. Sigurantam! Mahatma, napisałeś tak piękne ofiarowanie Prabhupadzie, że ciężko w ogóle głos zajmować w tym momencie. You wrote such a beautiful offering for your spiritual master, Prabhupada, that it is so difficult to even say something after that. Ale spróbuję. But I will try. Dobra, i pomyślałem sobie, że mamy niezwykły związek, ponieważ yesterday I thought that we have a like extraordinary relationship because ponieważ i ciebie i mnie bolało prawie ramię. Because
both of us had a pain or ache in our right shoulder. I thought he was going to say both of us are bald. Both of us are bald. I oba jesteśmy łysi. Ale prawdziwa relacja na czymś innym polega. But the real relationship is something, it's up something different. Mówiłeś o tej dziurze, do której wpadamy i o linie, którą nam podajesz. You told about this deep well that we are falling down and about this rope that you are giving us to save us. Ja sobie wyobraziłem, że tą liną są instrukcje twoje. And I imagine that this rope is made of your instructions. Widzę siebie w tym dole, ciebie stojącego na górze. I see myself in this deep well and I see you standing up and like giving me this helpful rope. Mówisz, wstawaj wcześniej. You are saying, wake up earlier. Intonuj z otwartym sercem. Chant with the open heart. Więcej pokory, mniej kontroli. More humility, less control. Napisz, jak sobie radzisz. And write me how are you doing. A ja siedzę na tym dole. I am sitting on this well. I'm looking at this rope. I tak mi się raz wydaje, że jest za cienka. Sometimes I think that it's too thin. Czasami ona mi się wyślizguje z rąk. Sometimes I'm like not able to catch it. It's like sleep. A ty stoisz na górze i krzyżujesz, smak mocniej. And you're standing up there and shouting, catch it stronger. Hold it stronger. Yeah, hold it stronger, yeah, exactly. No i tak to, no i tak to wygląda. And that's the way it is. So when are you going to catch us? Zatem kiedy złapiesz ten, no? Date on the calendar? Czy już jest data w kalendarzu? Staram się ściskać ją coraz mocniej. I'm trying to hold it stronger and stronger. Myślę, że w końcu coś z tego wyjdzie. I hope that finally something will happen. Yeah. And when I start pulling you, don't freak out and let go. Kiedy zacznę cię wyciągać już z tej studni, to nie szalej tak i po prostu trzymaj się jej mocno. Przestrasz się, nie wiesz. Tak, tak. Tam, gdzie jest strach, tam nie ma miłości. Whenever is a fear, it means that there is no love. Miałem wątpliwości, ale dzisiaj rano, jak przeczytałeś werset z 4 kanto, 24 rozdziału, 59 werset, odwrotnie, to był genialny film. And today I had some doubts, but today when you in the morning read the verse, I don't remember the numbers, before, yeah, from the morning class. 424. And you said it in opposite way. Tak, to było świetne, to było świetne. It was yesterday actually. To było wczoraj. I read the verse. This is what happens when you're Krishna conscious. And I switched it around. This is what happens when you're Krishna conscious. Przeczytał werset, który był Bhagavatam, jakie rzeczy należy robić, kiedy jest się wielbicielem. On po prostu to odwrócił, przeczytał, co się powinno robić, żeby tym wielbicielem nie być. Co się dzieje? Tak, jak się nie jest. I to jest werset, który chyba będę czytał codziennie. It is my verse, and this is the verse that I'm gonna read every day. 59. 4:24:59.
I jeszcze jest taka krótka sprawa, bo jeden z twoich braci duchowych tłumaczył trzeci werset Shri Krishnaki. And one of your brothers, he translated the third verse of Shri Krishnaka. Będąc pokornym jak źdło trawy i bardziej cierpliwym niż drzewo. And he translated it in a little bit different way, that being humble like a blade of grass. I co tam było jeszcze? A druga część? Bardziej cierpliwym niż drzewo. Ja po prostu dziękuję ci, że przyjeżdżasz tutaj, proszę ci o cierpliwość. And thank you so much that you are visiting us, and please be patient for me. Always. Yes, na zawsze. Jest jeszcze też taka uwaga od większej ilości baktów, że jeżeli będziesz dbał o swoje ciało, to będziesz tak, jakbyś dbał o nas. Powinieneś po prostu więcej odpoczywać. And like many of us, we really would like you to take care more of your body, because taking care of your body means that you are also taking care of us, because we need you. And please take care. Wake me up when the Vyasa-puja is over. Obudźcie mnie, jak się skończy Vyasa-puja. Thank you. So Yark, we're waiting for you. Czekamy na ciebie, Jarku. In this life, not the next life. W tym życiu, nie w następnym. My bass player. Mój basista, tak? Favorite. Favorite bass player. Ulubiony basista. Ananda Guitar Das. Ananda Guitar Das. Hare Krishna. W tym roku Nowym Prabhu chciałem wyrazić wdzięczność. In this year, dear Prabhu, I would like to express my gratitude. Przede wszystkim za pobyt w Mayapur. Especially for this visit in Mayapur. Tak sobie pomyślałem, że gdybym tam był bez ciebie, bez swojej osoby. I thought that if we would be there without you, without your presence there. Nie miałbym tyle atrakcji i metalów, które się pojawiły w międzyczasie. We didn't have so much attraction and so many like nectars that appeared during our visit there. Przypomniałem się, jak byliśmy w domu Bhaktivinoda Thakura. I'm thinking about the day that we visited the house of Bhaktivinoda Thakur. Tak. Wtedy właśnie się dowiedziałem, że ty jesteś sponsorem całej tej posesji, odnowienia całej tej posesji. Znaczy, i dzięki temu cała grupa mogła być w tym pokoju i razem intonować przez paręnaście minut nawet. I że ty, znaczy nie sponsor kochani, tylko... No, zbierał i znaczy, Mahatma Prabhu zainspirował ludzi do tego, żeby zebrać kwotę, żeby całkowicie odnowić ten dom Bhaktivinoda Thakura, bo to była rzeczywiście ruina. And when we were there, I realized that you were the person who collected money for a renovation of this place. Wtedy poczułem ten nastrój takiego... And because of that, we had a chance to chant in the room of Bhaktivinoda Thakura. To było jedno z lepszych moich intonowań w życiu. And it was one of the best chanting in my life. Yes. To czuć było tą atmosferę takiej skondensowanej duchowości. We just felt this condensed spirituality in this place. I will never ever forget it in my life. Wspomniałem też spacery wzdłuż Dżalangi, kiedy żeśmy widzieli drugi brzeg Dżalangi, Gayatri, które żeśmy mantrowali na brzegu. And I remember our walks every day, like Japa walks, then we were like walking along Dżalangi, and like when we were chanting our Gayatris together.
I tutaj chciałem zareklamować, że polecam wszystkim spacery z Mahatmą Prabhu. And I would like to make a little add here, meaning that I really recommend the japa walks of Mahatma Prabhu in Mayapur. Yes, to było coś, co na mnie bardzo tak, to była taka głęboka samskara. Yeah, this is a very, very positive samskara in me. I bardzo byłem zadowolony, jak widziałem, że jej uczniowie też podążają za nim, mimo że było ciemno, czasami było mokro, ślisko. And it was like really amazing experience when we were all your disciples walking together, like following you. It was often very dark, very wet. Slippery, and but we were all together following you. Dziękuję ci za różne opowiadania, które w czasie tych spacerów i nauki, które nam Thank you for all the stories that you told us during those japa walks and also all the instructions. Przez to mogłem zobaczyć, że wszędzie można mieć Krishna w tych wszystkich rzeczach. Yeah, and I realized that we can see Krishna in every aspect. Panie, za to ci dziękuję. Dziękuję ci, że odwiedziłeś naszą kwaterę też. Thank you that you are visiting us in my apartment, eating with us. Spełniło się moje takie najsłodsze pragnienie, żeby gości w domu jeszcze pozwolić. And this desire to host a spiritual master in my house fulfilled. Przez pewien moment poczułem się taki prawdziwy hosta. Zabrzmi to dumnie, ale miałem takie pragnienie, nie? Dziękuję ci, że w tą Mangala Rati przynosiłeś nam kwiaty od Tulasi Devi i dawałeś każdemu z nas. Thank you that every day after Tulasi Puja you were giving all of us this maha flowers. Yeah. I poczułem taką personalną opiekę z twojej strony, że ty myślisz o swoich uczniach. And I felt like your personal care that you are thinking about each and every one of your disciples. And this was something that impressed me. Jest bardzo dużo rzeczy, za które chciałem ci podziękować. There is so many things that I would like to thank you, but there is no time for it. Dziękuję ci również za książkę Bhakti, Wisdom of Bhakti. Że mogliśmy też być taką małą cząstką w tym, żeby ją wydać. And thank you very much for your book Wisdom of Bhakti, that we could like do this little service for you by publishing this book. Widziałem, jak silne jest pragnienie Garszami, żeby tą książkę wydać, że ona po prostu aż mi czasami gasiła, jak ja coś mówiłem, miałem być cicho, nie? Ona po prostu tłumaczyła, robiła korekty. Ja miałem być cichutko jak myszka. And my wife, I saw that how determined she was during this book that sometimes I had to be silent, like completely silent because she was translating and everything just shut up. So that was his service. Rozumiem, że to było warte tego, że ta książka się pojawiła. And I know that it was worth it because this book was published. Chciałem podziękować mojemu Guru Maharajowi Indriyamisvamiego tutaj. I also like to thank my Guru Maharaj Indriyamisvami. Że on pobłogosławił naszą relację i służenie Tobie i nawet powiedział, że zróbcie mi najlepsze wysypucze, jak możecie. Yes, and also would like to thank you, Radhima Swami, who is always blessing our relationship with you and our service for you. And he even said that to me that make the best Vyasa-puja for Mahatma Prabhu as we can. I dziękuję ci oczywiście za codzienne daily quotes. Dziękuję, thank you very much for your daily quotes. To są takie myśli, które ja przetrawię przez ileś tam godzin. They are like thoughts when I'm like digesting all day. Yeah.
za co dziękuję. Nie chcę już męczyć prawo. Jestem wdzięczna Ci, Guru Maharaj, za Twoją obecność. I'm really grateful for your presence. Za to, że przyjąłeś mnie jako swoją uczennicę. And that you accepted me as your disciple. Nie spodziewałam się, że będzie to wywoływać u mnie do wzruszenia, że mogę to wymówić. I didn't expect that speaking to you will really... I will be so touched speaking to you. Because I know how you feel, and I see jak dużo poświęcenia wymagało z ciebie obecność tutaj. I know how you feel and how much you sacrifice for us. I jestem ci za to wdzięczna. And I'm so indebted and grateful for you. Każdym twoim słowem w wykładach. In every word in your classes. Czuję się zainspirowana. I feel inspired. Więc jestem wdzięczna za twoją służbę, którą wykonujesz. That's why I'm very, very grateful for the service that you are doing. Odkąd Krishna był tak łaskawy i pozwolił mi po prostu napisać do ciebie, bo wcześniej miałam opory. At the beginning I was a bit afraid to write you, but since then I did it. Widzę, jak bardzo moje życie duchowe się zmienia. I see how much my spiritual life is changing. Jesteś bliski mi ty, ale przez ciebie też przybliżył się do mnie Prabhupada. You are very close to me, but through you, because of you, Prabhupada became closer to me also. Wcześniej wydawał mi się odległy, a teraz czuję z nim również bliską więź. Before he seems to be distant from me, but when I became closer to you, he also became closer from me. Widzę też, jak bardzo zmienia się życie moich dzieci. I also see how the life of my kids is changing. I za to jestem ci bardzo wdzięczna. And I'm very grateful for that. Jestem też wdzięczna, że mogą być dzisiaj tutaj. I'm also grateful that they can be here right now. I cieszyć się swoją obecnością. And enjoy your presence here. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Hai Baba! Ponieważ Mahatma Prabhu czuje się za dobrze. Asiu? Jeszcze Asia i ja jeszcze coś krótko powiem i będziemy przychodzić do następnych procesów. Co dalej jest, proszę? Ale Chandra też coś I have very short offering. Thank you very much.
Mogę mieć przez godzinami, bo jestem gadułą, bo mówię o tym, ale na pewno właściwie czuję, powiem to bardzo, bardzo krótko. Dear Guru, you know that I love you, and you know that I'm very, very grateful to you. I'm very grateful that I can be a disciple, and I consider it to be a great privilege. And I'm just sure I realize how much I need you. You don't need me, you don't need my service, but I need to serve you, and I need you to be my spiritual master. You don't need me as a disciple, but I need you. And I'm so grateful that you are letting me doing service for you, and I hope to be a good disciple, and I hope that we will cooperate together for years, and we'll do like amazing service together, and I know that you are. And I thank you that because you have so many, as I told already, devotees, that you have so many invitations and so many people would like to have you. We as foreigners should feel really, really honored that you are here. So thank you that I can do service for you. Powiedziałam, że mogę mówić oczywiście godzinami, ale jestem wdzięczna, bardzo wdzięczna i zaszczycona, że mogę być jego uczennicą i to jest dla mnie ogromny zaszczyt. I że wiem, że on tak naprawdę nie potrzebuje mnie jako ucznia, nie potrzebuje mojej służby, ale to ja potrzebuję służby dla niego, ja potrzebuję jego jako mistrza duchowego. I bardzo jestem wdzięczna, że jakby wybrał Polskę, żeby przyjeżdżać, ponieważ ma tak wiele zaproszeń. Wiem, że tak wielu ludzi chciałoby, żeby właśnie był u nich, ale jest tutaj. Dlatego ja to bardzo, bardzo cenię. I mam nadzieję, że wspólnie zrobimy bardzo dużo służby i będziemy razem współpracować. W skrócie. Krishna Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachamina Nirvishesha Shunyavadi Pashchatya Shapayana. There's a saying that every master was first a disaster. Jest powiedzenie takie, że każdy mistrz kiedyś był taką katastrofą. Before you master something, you mess it up. Zanim osiągniesz czymś doskonałość, to bardzo wiele rzeczy na tej drodze popsujesz. So Prabhupada has helped all of us become much better people, and more obviously Krishna conscious.
I Śla Prabhupada pomógł każdemu z nas być lepszą osobą, lepszym człowiekiem i oczywiście w oczywisty sposób również bardziej świadomym Krishna. And, there's no limit how Krishna conscious we can become. I nie ma żadnych granic tego, jak bardzo świadomy Krishna możemy się stać. Because the process is powerful enough to make any of us Krishna conscious. Ponieważ ten proces jest tak potężny i może każdego z nas uczynić świadomym Krishna. Yes, this mic is. Już tak wyrobione, że nawet jak nam Maxa przykręci. Nie, trzeba cofnąć, żeby rozmawiał. Tak, bo było. I think it's okay now. I tightened it. So it's not that I or anyone is especially qualified. To nie jest tak, że ja czy ktokolwiek inny jest w jakiś szczególny sposób kwalifikowany. But those who take advantage of the mercy that Prabhupada gives, they make advancement. Tak naprawdę ci, którzy korzystają z tej łaski, którą daje Śla Prabhupada, robią postęp. So very early on in the movement, Prabhupada asked us, all of us, to be leaders. Już we wczesnych latach naszego ruchu Śla Prabhupada prosił nas wszystkich, byśmy stali się liderami. And that meant he wanted us to be examples. I przede wszystkim chciał, żebyśmy byli przykładami. Of what he's teaching. Przykładami tego, czego naucza. And so we may not be qualified. Zatem możemy nie być kwalifikowani. But Prabhupada has given the order. Ale Śla Prabhupada daje nam polecenie. To give Krishna to others. Byśmy dawali Krishna innym. And the best way to do that is to be a good example of Krishna consciousness. A najlepszym sposobem robienia tego jest bycie dobrym przykładem świadomej Krishna osoby. So we don't feel qualified. Nie czujemy się kwalifikowani. But we have the desire to serve Prabhupada. Ale mamy pragnienie, by służyć Prabhupadzie. And that becomes qualification. I to staje się właśnie naszą kwalifikacją. So when you have that desire, jeżeli masz to pragnienie, then Prabhupada gives you the power. Krishna Prabhupada wtedy cię upomocnia. So you can also become spiritual master. Także każdy z nas może stać się mistrzem duchowym. A siksha guru for others. Lub też siksha instruujący guru dla innych. And don't feel that you can't do it. Nie myślcie, że nie jesteście w stanie tego zrobić. Because it's not by your power. Ponieważ to nie jest dzięki waszej mocy. Prabhupada will give you the power. Ale to Śla Prabhupada darzy was tą mocą. So we should never limit ourselves in terms of how Krishna conscious we can become or how much service we can do. Dlatego nie powinniśmy ograniczać siebie samego, jak bardzo świadomi Krishna możemy być. I jak wiele służb możemy zrobić. There's enough mercy for all of us to become very advanced in Krishna consciousness. Jest wystarczająca ilość łaski dla każdego z nas, by stać się bardzo świadomymi Krishna, bardzo zaawansowanymi. There's only one obstacle. Jest tylko jedna przeszkoda. Who knows that obstacle? My sami. We ourselves. Us. Tą przeszkodą jesteśmy As sami. They say in America, tak jak mówią w Ameryce, the only obstacle is the man in the mirror. Tak jak mówią, że jedyną przeszkodą jest człowiek w lustrze. There was a movie about a boxer. Był pewien film o pewnym pięściarzu. And he had an aspiration to fight someone who was at that time much more qualified to fight than he was. I miał ogromne pragnienie, żeby walczyć z takim zawodnikiem, który w owym czasie był dużo bardziej kwalifikowany niż on. So his trainer put him in front of a mirror. I jego trener postawił go przed lustrem. And he said, practice in front of the mirror. I powiedział, ćwicz przed lustrem. Yeah, practice. and he said, the person you have to beat is not the person in the ring you're going to fight. The person you have to beat is the person in the mirror. I właśnie ten trener powiedział wtedy swojemu uczniowi, że osobą, którą chcesz pobić czy pokonać, nie jest ten twój przeciwnik. Osobą, którą musisz pokonać na początku, jesteś ty sam, ta osoba w lustrze.
Krishna is available through Prabhupada's instructions. Także Krishna jest dostępny poprzez instrukcje Śrila Prabhupada. So the battle is with our own anarthas. Czyli ta cała bitwa polega na walce z własnymi anarthas. And our own reluctance. Z własnymi brakami. Our own desires. Naszymi własnymi pragnieniami. Our own unwillingness. Z naszą niechęcią. And our own demons. Z naszymi własnymi demonami. That are telling us, you can't do this. Demonami, które mówią nam, nie możesz tego zrobić. You can't conquer this problem. Mówią nam, nie możesz pokonać tego problemu. So, you all can do amazing things to spread Krishna consciousness. I wy wszyscy możecie robić wspaniałe rzeczy, by rozprzestrzeniać świadomość Krishny. Through Prabhupada's mercy. Poprzez łaskę Śrila Prabhupada. So I just encourage you. Ja po prostu chcę was zachęcić. Take that mercy. Żebyście wzięli tę łaskę. And understand. I zrozumieli. That any senior devotee you see. Że każdy starszy wielbiciel, którego that widzicie, is advanced in Krishna consciousness. Który jest zaawansowany w świadomości Krishna. Did not start out that way. Nie zaczął od tego punktu. They had to fight their demons and anarthas. Musiał pokonać swoje demony, anarthas. And so many other things. Tak wiele, wiele innych rzeczy. But they stuck to it. Ale zaczął to. And they didn't give up. Kiedy to zaczął, to już nie poddał się. And they understood that with Prabhupada's mercy, anything's possible. I możemy zrozumieć, że dzięki łasce Prabhupada wszystko jest możliwe. So really, the devotees who are most advanced are the ones who are most expert at taking Prabhupada's mercy. Także ci wielbiciele, którzy są najbardziej zaawansowani, są tymi, którzy są największymi ekspertami w chwytaniu, braniu łaski od Śrila Prabhupada. So all of you can become very Krishna conscious. I każdy z was może być bardzo świadomy Krishna. You can do amazing things. I może robić niezwykłe rzeczy. Because it's not you who's going to do it, but it's Prabhupada through you who will do it. I ponieważ to nie wy będziecie to robić, to będzie, te rzeczy będzie robił przez was Śrila Prabhupada. So I am one person who was fortunate enough to take Prabhupada's mercy. Jestem jedną z tych osób, która miała to ogromne szczęście, by wziąć tę łaskę Śrila Prabhupada. And this glorification was just really a glorification of Prabhupada's mercy. Tak naprawdę wszystkie te gloryfikacje były gloryfikacją łaski Śrila Prabhupada. Without which I couldn't do anything. Bez której nie byłbym w stanie zrobić nic. So, I want to encourage you. Dlatego chcę was wszystkich zachęcić. Go for it. Idźcie dalej, idźcie po to, bierzcie. Go for Krishna's lotus feet in this life. Chwyćcie te stopy, lotosowe stopy Krishna w you tym can, życiu. You can get it. I możecie je you zdobyć. Can do it. Możecie to zrobić. You can conquer all the enemies within. Możecie pokonać wszystkie demony, które macie wewnątrz. Prabhupada's mercy is more powerful than any opposition. Ponieważ łaska Śrila Prabhupada jest silniejsza od wszelkich przeszkód. Prabhupada once said. Potem raz Śrila Prabhupada powiedział. With one kick of my foot, I can kick out all the Maya in your life. Powiedział, że kopnięciem jednej mojej stopy mogę wykopać z twojego życia całą Maję. This is Prabhupada basically saying one instruction can destroy. Innymi słowy, Śrila Prabhupada mówi, że jedna instrukcja może po prostu zniszczyć wszystko. I don't want you to think that I'm special. Nie chcę, żebyście myśleli, że jestem osobą szczególną. Or that any advanced devotee is special. Tak jak każdy, chociaż każdy especially qualified. Że jestem szczególnie kwalifikowany. But they just took the mercy. Po prostu każda z tych osób, która jest kwalifikowana, wzięła tę łaskę. Seriously and sincerely. I przyjęła ją w sposób poważny i bardzo szczery. And they reaped the results. I właśnie to dało taki rezultat. Hare Krishna. Hare Krishna. We can have kirtan? Yes, we can have kirtan. One more kirtan? Yes. Yes. Okay. Let's do it. Let's do it. Hare Krishna. Hare Krishna.
It's like the grand piano of harmonia. Bye.
Thank you.
Thank you.
Ta piosenka została napisana przez jednego wielbiciela. On się nazywa Hari Kiye, tam pochodzi z Londynu, so, zespół. He wrote this kirtan. Babaji. So he wrote, there was a CD, I don't know the name of the CD. CD, nie znam tytułu tego CD. I legally acquired the MP3 files. Illegally? Someone gave me the MP3. So I don't even know the name of the album. I tak właśnie nie pamiętam. Confession. Tutaj zrobię takie wyznanie publiczne. Transcendental thief. There's one song in the album that was so different. It's just intriguing. Jedna piosenka na tym albumie była tak zupełnie inna i tak bardzo mnie poruszyła. And it's got one word. Well, actually, it has two words, but mainly one word. Składa się z jednego słowa, z dwóch, na ogólnie z jednego. And that one word is Radharani. I to właśnie, i to jedno słowo to jest Radharani. Radharani. Radharani, Radharani, Radhe, Radhe. Any of you heard that song? No, I haven't. It's amazing. Just Radharani's name, the whole song. So, about a month ago, we rented a theater and we did a concert in Mexico City. Jakiś miesiąc temu byłem w Meksyku i tam zrobiliśmy koncert. So we put a band together. Tak, zebraliśmy się w zespół. Bass. Bass. Guitar. Były gitary. Keyboard. Też harmonia. Cartels, Rebecca. Kartale, Rebecca. Some singers. I też osoby śpiewające. So we're practicing different songs. We decide, I think there were 5 or 6 songs we did. We had an hour and a half. Mieliśmy półtorej godziny na ten koncert i tak złożyliśmy ten koncert z iluś tam piosenek. So there's this amazing song. I powiedział, że właśnie jest taka niezwykła piosenka. It goes like this. What do you think if we sing it? I spytałam, co myślicie właśnie o śpiewaniu? After we figured out how to play it, we couldn't stop playing it. Ale kiedy już jakby wpadliśmy na to, jak to w ogóle grać, to nie byliśmy w stanie przestać. After a few practices, I was feeling like this is the most beautiful song ever. Just Radharani's name. I po kilku ćwiczeniach, próbach, które mieliśmy, jak zaczęliśmy śpiewać tę piosenkę, no poczułam, że jest to najpiękniejsza piosenka właśnie Radharani. So I told the audience before we played, I said, this song is very special. I don't think you've ever heard a song like this. I don't think you'll ever have the feeling that you will get by hearing this song. I właśnie podczas koncertu, przed zaśpiewaniem tej piosenki powiedziałam naszej publiczności, że myślę, że nigdy nie słyszeliście tak pięknej piosenki i myślę, że nigdy nie poczuliście tego, co poczujecie słuchając jej. So after the concert, the young man came up to me. He had never, I don't think he had ever been to a kirtan before. I
po tym koncercie przyszedł do mnie młody chłopiec i on nigdy nie był na żadnym kirtanie wcześniej. So we did six songs, but he came up especially to tell me that during the Radharani song, he experienced something that he never experienced before. I my wykonaliśmy sześć utworów, ale on przyszedł specjalnie, żeby podzielić się ze mną taką realizacją, że poczuł się naprawdę w taki niezwykły sposób słuchając tej właśnie piosenki. Let's see what happens. Zobaczymy, co się wydarzy.
karty. Również my mamy to. Może ci jeszcze tylko. What happened? It's called Omadre. Omadre, it's called Omadre. Żadna impreza nie może się odbyć. No party. Has to be perfect. Okay. So it would be nice that we will sing for Mahatma Prabhu Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna dla niego i Hare Krishna dla nas. Więc teraz zaśpiewajmy psalmę, Thank you.
You know what I have in my suitcase? I have Lord Jagannath's toothbrush. Oh, where is it? Oh, and I will bring you. Yeah. I will bring you all bag, okay? I mean this black bag. Mahatma Prabhu ma w swojej torbie szczoteczkę od pana Jagannatha, więc może was tutaj pomóc. You live here in Poland? My husband lives here, but we are my children, they have this festival, and they have this tradition. So they follow Islam every day, whatever the teachings and teachings of Islam. So it is associated with Islam. The school is associated. It's New Horizon in Bangalore. What school? New Horizon School in Bangalore, India. Okay, we have something special for all of you. Mamy coś szczególnego dla was wszystkich. This is Lord Jagannath's toothbrush from Jagannath Puri. To jest szczoteczka do zębów od pana Jagannatha z Jagannath Puri. And if you like, I can. Jak ktoś chce, mogę go. Touch your. Lord Jagannath's toothbrush. Oczywiście, że każdy chce. Me too. Tarek. Jai Jagannath. For you.
Okay, all the funds over.